Non-Stop Comics, nowy gracz na rynku. Myślę, że bardzo wielu czytelników zaskoczyła wasza obecność. Macie bardzo szeroką ofertę, chociaż na początku zaczęliście od dystrybucji komiksów zagranicznych, a nie wydawania po polsku. Czy nie baliście się troszeczkę takiego kroku? Nie. Nie. W sensie, bo dużo osób podejrzewało, czy na przykład kwestie, które się nie pojawią zaraz po polsku właśnie przez was tłumaczone. Nie jestem teraz na 100% pewien, czy rzeczywiście się to pokrywa w jakimś większym wypadku. Tak, część tytułów się pokrywa, ale co jest zaskakujące, jakby ogłoszenia polskich edycji nie wpłynęły wcale na sprzedaż angielskich wersji, że one nadal sprzedają się bardzo dobrze. Jakby są takie hity typu Paper Girls, które ewidentnie są najlepiej sprzedającym się komiksem ciągle. Czy właśnie ta sprzedaż też właśnie jakby wpłynęła na decyzję na to, jakie z tych pozycji będą wydawane? Nie, nie. Od początku jakby załatwianie licencji trwało dużo dłużej niż podpisanie umów a propos dystrybucji komiksu. Więc jakby od początku mieliśmy plan na wydanie konkretnych tytułów, więc szło to jakby dwutorowo i tutaj sprzedaż nie wpływała na... Jakby dużo wcześniej te decyzje zapadały co do doboru tytułów licencyjnych. Kiedy będą pierwsze premiery zaplanowane? Już jest jakaś konkretna data ustalona? Chcemy zacząć od września, od festiwalu komiksu. Ile tomów przewidzianych w ramach tego? Kilka. Czyli rozumiem, że jeszcze brak konkretów na ten nie, moment. Nie, mamy jakby rozpiskę już mamy, prace ruszyły, ale no to jeszcze jest jakby parę dni za wcześnie, żeby mówić kategorycznie, że tyle a tyle planujemy wydać tego a tego. To jakby do końca roku z każdą serią, którą zapowiedzieliśmy, chcemy ruszyć. Bo trudno uniknąć tego pytania. Bardzo wiele osób się wypytuje o jeden z wagowych tytułów Image Comics, autorstwa Roberta Kirkmana, Invincible. Czy można jakikolwiek komentarz w tej sprawie uzyskać? Czy to... Był ten komiks brany pod uwagę i nawet daleko zaszliśmy, ale premiera, jakby ogłoszenie filmu Setha Rogena bardzo podbiła stawkę za ten komiks. Praktycznie trzykrotność innego tytułu, równie popularnych innych tytułów Image'a, więc jakby na chwilę obecną stwierdziliśmy, że to jest trochę... Ja nie wierzę też, że ten film na przykład w Polsce, poza jakby fanami komiksów, którzy już znają ten komiks, że jakby ten film jakby nakręcił taki hype na polską wersję komiksu, żeby to się kalkulowało mimo wszystko. Więc jakby czekamy, aż film zrobi klapę, komiks wróci do normalnej ceny i wtedy go wydamy. Czyli jakby jest cały czas w jakiś sposób rozważany w tym temacie. Tak, wiadomo, że to jest komiks, który chcielibyśmy wydać, ale jakby nie na nierealnych warunkach. Gdzie Non-Stop Comics nasi słuchacze mogą znaleźć? W tej chwili komiksy angielskie są w dystrybucji w sieci Empik, w wybranych salonach, w sieci księgarni Bookspan w Warszawie, w księgarni Korekty i tych punktów będzie coraz więcej, no, bo to jest jakby początek. A polskie wszędzie tam, gdzie się normalnie kupuje komiksy, plus wszędzie tam, gdzie do tej pory komiksów nie było, mam nadzieję. Dziękuję w takim razie. Dzięki.